Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest środa, 4. tygodnia Wielkiego Postu. I czytamy dzisiaj, rozważamy dalszy ciąg wczorajszej Ewangelii, dalszy ciąg 5 rozdziału świętego Jana, dzisiaj wers od 17 do 30. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat, lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa, aż do tej chwili ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec skrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których sam chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Bardzo ciekawa wypowiedź Pana Jezusa, która odsłania jakby takie wewnętrzne życie Trójcy, wewnętrzne życie Ojca i Syna, i to jest życie, do którego my jesteśmy zaproszeni, właśnie do tej wewnętrznej zażyłości między Ojcem a Synem. Właśnie Jezus wychodzi nam naprzeciw, dokładnie dlatego, że chce nas zaprosić właśnie do tej swojej zażyłości z Ojcem. Tak, On chce, żebyśmy mieli udział w tejże zażyłości. Dlatego oddaje nam wszystko, oddaje nam siebie, oddaje nam swojego Ducha, dlatego nas zaprasza, żebyśmy byli z Nim, i to bycie z Nim to jest właśnie udział w tejże zażyłości, o której dzisiaj mowa. I teraz proszę zobaczyć, że okazuje się, że człowiek od początku był umieszczony, że tak powiem, w tej wewnętrznej zażyłości Boga, bo właśnie wczorajsza Ewangelia sprowokowała nas do tego, żebyśmy się przyjrzeli, na czym polega szabat. Okazało się, że szabat wcale nie polega na nieróbstwie, tylko na byciu razem, na towarzyszeniu, na tym, że człowiek został zaproszony przez Boga do towarzyszenia Bogu w Jego dziełach, w Jego dobrych dziełach. I teraz zobaczcie, że Jezus mówi o czym? Że tak właśnie się dzieje między Nim a Ojcem, że On jest zachwycony dziełami Ojca, jest tak zachwycony dziełami Ojca, że chce mieć udział w tych dziełach, a Ojciec Go zaprasza. Zaprasza swojego Syna, żeby Syn towarzyszył Ojcu we wszystkim, co Ojciec czyni, prawda? I teraz zobaczcie, nie, że jest Ojciec, który czyni dobre czyny, jest Syn, który jest zachwycony czynami Ojca, jest zachwycony tym, że Ojciec zaprasza Syna, żeby Syn razem z Ojcem wykonywał właśnie te dobre, zachwycające dzieła. Nie? Jest zachwyt, prawda? Jest zachwyt, że możemy być razem i wspólnie wykonywać dobre dzieła i mieć w sobie jedną i tą samą radość. Właśnie to jest tajemnica miłości. Nie? Miłości, która sprawia, że no, wszystko jest radością. Wszystko, co czynimy razem, jest radością. I okazuje się, zobaczcie, że
że to wszystko, do czego został człowiek zaproszony, to ostatecznie prowadzi do udziału w wewnętrznym życiu Boga. No coś niezwykłego, zobaczcie. To jest prawda o nas, zobaczcie. Nie? I teraz druga rzecz, która mi chodzi po głowie, bo zobaczcie, że my też mamy takie tendencje, trochę jak ten człowiek chory z wczorajszej Ewangelii, z sadzawki Betesda, że uważać, że ponieważ wymagamy troski, opieki, wymagamy pomocy, że trzeba nami się zająć, prawda, zająć się naszymi słabościami, upadkami, no to jesteśmy kłopotem, że dla Boga jesteśmy kłopotem, nawzajem dla siebie kłopotem, my nie lubimy kłopotów. No ponieważ ja nie lubię kłopotów, to kiedy odkrywam, że mogę być kłopotem dla samego siebie albo dla innych, no to się pojawia nieakceptacja siebie, właśnie pojawia się zamykanie się w sobie i takie tam różne rzeczy, prawda? Nie lubimy kłopotów. Właśnie i zobaczcie, że Adam i Ewa, nie? Zaczęli się wstydzić siebie w momencie, kiedy właśnie odkryli swoją nagłość, swoją niewystarczalność, swoją niezupełność. Kiedy dali się oderwać od Boga, kiedy poszli robić coś na własną rękę, kiedy przestali towarzyszyć Bogu w Jego dziełach, poszli pełnić swoje własne dzieła, no to odkryli, jak bardzo są ograniczeni. Prawda? I odkryli, prawda, że no, są niesamodzielni, że potrzebują pomocy, a jednocześnie zaczęli się wstydzić tego, że potrzebują pomocy, że są niesamodzielni, zaczęli się z tym ukrywać, prawda? Żeby tylko nie być kłopotem, żeby nie wyszło na jaw, że ja jestem kłopotem i żebym nie został skasowany. I teraz zobaczcie, co pokazuje Jezus. Co pokazuje Jezus? Że my dla Niego nie jesteśmy kłopotem nawet wtedy, kiedy trzeba iść na krzyż, tylko jesteśmy Jego umiłowanymi. Zobaczcie, ta dzisiejsza Ewangelia, dlaczego o tym mówię, nie? Że zobaczcie, bo Jezus ma niezmąconą radość z tego, że Ojciec Go zaprasza, żeby On, Syn, Ojcu towarzyszył. Jemu do głowy nie przyjdzie, że jest dla Ojca kłopotem, tylko On bez przerwy powtarza, bo Ojciec miłuje Syna. On to widzi, że On nie jest kłopotem dla Ojca, tylko jest radością Ojca i cieszy się z tego, że jest radością Ojca. Natomiast zobaczcie, jak my odpychamy takie prawdy na swój temat, jak rękami, nogami odpychamy takie prawdy, że ja mogę być dla kogoś radością, w szczególności dla Boga. Jak my odpychamy, że uważamy to za jakiś taki akt jakiejś fałszywej pokory, prawda, że nie, to ja nie mogę tak bezkrytycznie przyznać, że Bóg mnie miłuje. Nie? No to jest właśnie pycha, nie? Bo ja wiem lepiej od Boga. Prawda? Natomiast Syn nie śmie przeczyć Ojcu. Kiedy Ojciec okazuje miłość Synowi, wyznaje miłość Synowi, i Syn nie śmie tego podważać, nie śmie tego osądzać, nie śmie tego oceniać, tylko się po prostu tym raduje. Natomiast to, co nas gubi, to nasza pycha, tak? Że ja już wiem, co ty o mnie myślisz, że ponieważ ja o sobie myślę takie rzeczy, to na pewno wszyscy tak myślą, a w szczególności Bóg, prawda, że Pan Bóg nie wie, co robi, kiedy mówi, że mnie kocha i w ogóle jak ktoś mówi, że mnie kocha, to się myli, to nie wie, co mówi, bo jakby mnie znał, to by na pewno mnie nie kochał. No i ja muszę, prawda, wszystkich chronić przed sobą samym, w szczególności Boga muszę chronić przed sobą samym. Zobaczcie, Jezusowi to nie przyjdzie w ogóle do głowy, tam jest radość. Radość z tego, że Ojciec mnie kocha. Że Ojciec mnie kocha, że mnie zaprasza. Jezusowi do głowy nie przyjdzie, że jest kłopotem Ojca, on to widzi, że jest radością Ojca i się cieszy z tego, że jest radością Ojca. To jest właśnie cała prostota Syna. Wychodzi cała prostota Syna. Nie? Syna, który jest bezkrytycznie zachwycony Ojcem, miłością Ojca, jest zachwycony bezkrytycznie tym, że Ojciec się mną cieszy, że chce, żebym był z Nim w Jego dziełach, że daje mi udział w swoich dziełach, zachwycony tym, czego Ojciec mnie uczy, zachwycony tym, czego Ojciec chce, tak zachwycony tym, czego Ojciec chce, że chce tego samego. Już do głowy nie przyjdzie, prawda, krytykować wolę Ojca, tylko w całej swojej prostocie chce tego, czego chce Ojciec, dlatego mam w sobie radość Ojca. Natomiast zobaczcie, że my bez przerwy coś osądzamy, oceniamy, krytykujemy, narzekamy, prawda, wiecznie wiemy wszystko lepiej, w szczególności wiemy lepiej, czy nas się da kochać, czy się nie da kochać. Czy Bóg może mnie zaprosić, czy nie może mnie zaprosić? Zobaczcie, nie? Co nas gubi? No właśnie pycha. Co jest tajemnicą Jezusa? No właśnie taka pokorna prostota, nie?
taka pokorna prostota, która przyjmuje za oczywistość wszystko, co pochodzi od ojca. Jeśli ojciec coś robi, to oczywiste, że tak jest dobrze. Jeżeli ojciec czegoś chce, to jest bezkrytycznie oczywiste, że tak jest dobrze, prawda? Jeżeli ojciec mnie kocha, to jest bezkrytycznie oczywiste, że mnie kocha. Jeśli jestem radością ojca, to jest bezkrytycznie oczywiste, że jestem radością ojca. No i stąd jest radość Jezusa. On nie krytykuje, nie ocenia, nie osądza ojca. Tylko w całej prostocie przyjmuje to, co ojciec mu ukazuje, to, co mu mówi, to, co daje, to wszystko, czym ojciec się dzieli. I stąd jest ta jedność, nie? Że Jezus w całej swojej prostocie jako syn przyjmuje wszystko od ojca. Nie? Właśnie, że w szczególności właśnie to, kiedy Jezus mówi o tym sądzie, właśnie krino to jest związane z decyzją, prawda? Że ja się decyduję jakby, że tak powiem, w ciemno, z całą prostotą chcieć dokładnie tego, czego chce ojciec, bo ojciec zawsze chce tego, co dobre, co najlepsze. Jeśli będę chciał tego, co chce ojciec, to będę na pewno chciał dobrze, prawda? Jeżeli będę czynił tak, jak czyni ojciec, to na pewno będę czynił dobrze. Właśnie, i w taką relację chce nas zaprosić Jezus i dlatego mówi, że jeżeli nie staniemy się właśnie prości jak dzieci, oczywiście, tak właśnie z taką oczywistością, prostotą dziecka, nie będziemy tego wszystkiego przyjmować, to nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Nie? Że dopóki będziemy mądrzejsi od Boga i będziemy Go oceniać i osądzać i decydować za Boga, czy On może nas kochać, czy nie może, czy może być z nas zadowolony, czy nie może i będziemy wiedzieć lepiej niż on, no to będzie bieda, nie? Prawda? To będziemy udręczeni, będzie wszystko złe w naszych oczach. Właśnie, więc to jest to, warto modlić się o taką prostotę dziecka, taką oczywistość dziecka, jaką widać w Jezusie, jaką Jezus nam ukazuje i która jest fundamentem Jego radości jako Syna, fundamentem Jego radości jako Syna. Ostatecznie zobaczcie, że Jezus też nas nie ocenia, nie osądza, nie? Tylko przyjmuje nas z całą prostotą jako dar Ojca, że skoro Ojciec dał mi takich braci, takie siostry, to z całą prostotą, z całą oczywistością Jezus nas po prostu bezkrytycznie kocha. Dlaczego? No bo otrzymał nas od Ojca. I to teraz zobaczcie, jak my nawzajem na siebie patrzymy, ten taki, tamta owaka, prawda? Że Bóg się pomylił. Bóg się pomylił, że tego stworzył, że tamtą stworzył. My musimy Boga poprawić, skasować tego, tamtego, tamtą, skasować. Nie? Bo biedny Bóg się pomylił. Nie? Zobaczcie, że relacja do drugiego człowieka, w relacji do drugiego człowieka też wychodzi nieraz pycha. Pycha, która stawia siebie ponad Bogiem, która wie lepiej niż Bóg, czy tamten człowiek ma prawo do życia, prawda? Natomiast Jezus, zobaczcie, każdego potrafi przyjąć jako brata, jako siostrę. Dlaczego? Bo Jezus nie osądza ojca, nie ocenia ojca, tylko z całą prostotą przyjmuje decyzję ojca jako swoje własne. Jeżeli ojciec się decyduje stworzyć mi takiego brata, to ja po pierwsze chcę go przyjąć jako brata, chcę otworzyć mojemu bratu oczy na to, że jest moim bratem. Właśnie. I to jest myślenie Jezusa, bardzo proste, bardzo oczywiste, bardzo naturalne. Natomiast właśnie nasze myślenie, ponieważ jest pokrętne właśnie, podejrzliwe i takie w ogóle, no to dlatego sprawia nam ból, cierpienie i ostatecznie właśnie powoduje, że się gdzieś chowamy po kątach, nie? I nie przyjmujemy tego, co Bóg mógłby nam dać i co dla nas by zrobił. Nie widzimy Jego radości, nie widzimy Jego miłości, prawda? Bo żyjemy wpatrzeni w swoje osądy, oceny, w jakieś tam różne nasze widzimisię. Natomiast trzeba wszystko odłożyć na bok i mieć sobie tą prostotę, tą oczywistość Jezusa. Właśnie, o to warto się modlić, taką prostotę, oczywistość dziecka. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.